Witam was wszystkich, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a oto przed wami kolejny odcinek Bremen czy Hutten Havoc. Znajdujemy się na bagrach mroku, tuż po kascence z naszym pierwszym bossem. Tak, ona będzie naszym pierwszym bossem. Znajduje się w tym domku grzybopodobnym. I pierwsze co rozbijamy, Rubin, i lecimy dalej. Tu za chwilę poznamy, moi drodzy, ostatnią skrzynkę w tym kółku. Ostatnią puszkę w grze. Jest to puszka żółta. Puszka, która trwa najkrócej, ale która jest bardzo fajna. Zaraz zobaczycie dlaczego. Mamy helikopter i tu widzimy... Gdzieśmy? Nie mogę się obrócić. Tu są kryształki, które mogliśmy zobaczyć, ale nie mogliśmy zebrać. Teraz możemy je zebrać za pomocą tej właśnie puszki, moi drodzy. I udało się wskazać 3, super. Dobra, pierwszy boss jest prosty. Drugi boss ma dwie fazy. Trzeba będzie mieć to na uwadze. I co tam? Cały czas kwarantanna, nie? Cały czas siedzimy w domu, cały czas musimy myć ręce. I ogólnie uważać na wszystko, a wyjście z domu równa się... Wyjściami z domu w Walking Dead czy w różnych apokalipsach zombie. Nie dotykać niczego, uważać na wszystko. Tragedia totalna. Pójdziemy na prawo najpierw. Tu mamy skrzynkę do zadania i nam się powiększy dzięki temu życie. Proszę bardzo, i mamy powiększone życie, moi drodzy. Mój zakład zamknął, wiesz? Mój zakład jest już dawno zamknięty. Nie wiem jak twój. Tak, mam pracę, ale nie chodzę do niej, ponieważ nie mogę. Mój zakład stoi prawdopodobnie do końca kwietnia, a mamy dopiero 4 kwietnia, więc jest ciekawie. No i od któregoś marca też już nie pracuję, więc nie pracuję już naprawdę długo. A mimo że mam czas na robienie YouTube'a i ogólnie granie i wszystko i robienie tego, co bym chciał w wolnym czasie, że mam w końcu jakiś wolny czas dla siebie, to jest tak mech tak naprawdę, nie jest aż tak fajnie, jakbym chciał. No ale dobra, pierwszy boss. Jestem piękno, to kobieta! Znowu ten zboczeniec! Co jest, boisz się dziewczynek? Na początek możemy podejść do niej i uderzyć ją na samym początku, w ogóle przed walką całą. Nie jesteś mężczyzną. Cała walka polega na tym, że to ma ten swój gar cały i musimy ją gonić. Musimy poskoczyć do gara, uderzyć w gar i taka substancja zielona wyskoczy z tego gara, która nam umożliwi zmienienie ją w żabę. I tylko dzięki temu możemy ją jakkolwiek zranić. Uwaga, uwaga, uwaga. Bum. Nie goni mnie. I tak, jeżeli nam się nie uda, tak to przed chwilą zrobiłem, udało mi się zepsuć grę, więc zmieniłem ją w żabę drugi raz, to ona zacznie nas gonić. Właśnie w ten sposób dookoła. I no, aby to zostajemy tym wywarem, to też zmieniamy się w żabę, więc musimy teraz tu uciekać. Boss, jak widzicie, jest prosty. Cały czas tylko w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. Więc nie jest to coś ciężkiego. I to chyba będzie koniec tego bossa. Tak, to będzie zdecydowanie koniec. Uwaga, jeden strzał czy dwa? Jeden strzał i... Po bossie, 1500 punktów dla nas. Po każdym bossie, jeszcze nie powiedziałem, jest 1500 punktów. Nie wiem, czy są punkty za tego tuptacza z poprzedniego poziomu, no ale chyba powinny być, prawda? Okej, okay, tu mamy trochę kryształku do zrobienia. Oczywiście ona się nazywa ogólnie Begoniaxa, to jest wiedźma Begoniaxa według gry. I ja zostałem przy tym, przy tej nazwie, przy tym imieniu, ponieważ brzmi tak właśnie creepy. Teraz zapędziwszy mnie w kozi róg, zapewne spróbujesz zadać mi gwałt, czyż nie? Nie. Mam lepsze rzeczy do roboty niż grzmocenie jakiejś z tej zbruchniałej bakietnej baby. Raymanie? No nie, poznałam moje imię, uciekamy. 95, nie najgorzej. Albo pominałem kryształki chyba w jednym miejscu. Shit. Nieważne, 95, jestem szczęśliwy. No i pewnie jakiegoś opaska niebieskiego pominęliśmy, ale to... Nie jest istotne. Idziemy dalej przez grę. No patrzcie na to, bo kto wygrałem sobie w karty, kto by pomyślał. Nie wiem, który wygrywa. O, i tu mamy nowy typ przeciwnika, poznajecie go? To jest miotacz z poprzedniego poziomu. Tu się uważa na pianie, jak nam jakaś wyskoczy, możemy ją strzelić na szczęście. Czy będzie skoczyć tego, co wpadam, to ja nie wiem. Okej, okay, miotacz tutaj ma szczudła. O, to jest kolejny typ mokluma, do niego podejdziemy za chwilę. Miotacz, moi drodzy, na szczudłach musimy go potraktować zieloną puszką. Zapytacie pewnie, skąd zieloną puszkę mamy wziąć? Jak pamiętam... Nie są. Zepsułem, nieważne. Dobra, bijemy się z okromami.
Mogę też ich zabić. O, widzicie, mogę tu ma skopa wziąć, jakbym chciał. Tu jest zielona puszka, od tego jeszcze zdolałem. No dobra. Tu się tu zaraziłem tego. Tak, zdążę. Zdążyłem. Idziemy tu. Ale tak mam punkty z bloklumów. O, nie zdążyłem już, bo nie ma raczej. Trudno. Cyk, 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 pyk. Pięknie, z bloklumów będziemy mieli. Teraz komu przedłużone. I tu mamy niebieską puszkę, która nam się przyda. Zapytacie pewnie po co, zaraz wam pokażę. I musimy tego tutaj miotacza załatwić. Bierzemy się jedną puszkę, uderzają mu w szczupła, on się na niej kręci, traci równowagę i ginie. Dostajemy z niego hak. Mówiłem, że z mokrymów z Zolara możemy dostać nawet hak. Coś jak widzicie sprawdziło. Dobra, ja sobie pozbieram życie taktycznie, ponieważ... A może po niebieską puszkę jeszcze iść? No tak, zapomniałem. Okej, to idziemy po zieloną niebieską puszkę. I pokażę wam, o co chodzi z tym bydlakiem tam, który nam blokuje drogę. Bo to jest bydle, goście naprawdę jest, jeśli chodzi o nasze strzały, nietykalny, wszystko się od niego odbija. Ale to nie oznacza, że nie możemy go zepchnąć, prawda? Okej. Skoczymy tu, oby, dobra, i teraz tak. Niebieska puszka niego się przydaje, ponieważ możemy trochę to wyrazić, musimy go zepchnąć. 100 punktów z niego. Tyle go było. Skrzynka chowa. Ale za to tak będę siedział. Tak będę siedział. No i czasami ich tanie jest zadewujące, no ale cóż, tu musimy wylecieć oczywiście, dostajemy żółtą puszkę. I bum. I koniec sekcji, moi drodzy. Kolejnej. Bak na bloku idą bardzo szybko. Jeżeli człowiek wie jak grać, jedyne co zajmuje czas to ostatni boss. I ostatni boss na tym poziomie jest nie tyle ciężki, to po prostu czasochłodny i to straszny. No i jeszcze jeden sekretarz zajmuje sporo czasu. Tu mamy pokazane, że mamy jakichś przeciwników nowych, magiennych. I to, jak pamiętam, według nazw ogólnie na lecie i ogólnie moich też, są to ślimaki magienne. Taka jest moja nazwa na nie, będę się jej trzymał. Twoją bekluma, który śpi, załatwimy go sobie w bardzo prosty sposób. Trzeba było nie spać na służbie, kolego. Gdzie jest promocja? Okej, okay, to idzie promocja i kupuj. Dobra, mamy tutaj takie macki, musimy je zastrzelić i idziemy dalej. Prosto i logicznie. Niektórzy, jak widziałem, jak grałem Waymana na internecie, to zastanawiałem się zawsze, jakim cudem ktoś w taki sposób gra, w sensie, dlaczego aż tak ktoś nie ogarnia. Jak można tak bardzo nie ogarniać tak prostej gry? No ale cóż. Udało mi się jemy z moją dziewczyną w ogóle przejść. I jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Szło jej naprawdę dobrze. Mimo, że jakoś zaawansowanym gamemakerem nie jest. Tym bardziej, że musiałem się namęczyć, żeby jej zapewnić możliwość grania w na padzie na komputerze. To była naprawdę, to było katorga. 4 godziny się męczyłem z tym. Ale mi się udało i na szczęście mieliśmy naprawdę fajną podróż wspólnie. Po angielsku potoczyliśmy na konsoli, potem zobaczyliśmy na komputerze. Po polsku, więc może, jeżeli to ogląda, będzie miała możliwość zobaczenia tej gry po polsku, nie? Chyba umarł na szczęście. Okej, okay, to tak, najpierw po kolei. Najpierw tego. No chyba nie tego, ale też może być. Tego chciałem najpierw. Wygincie, gincie, wszyscy po kolei. Dobra, okej. Okay. Ja się wrócę po puszkę, ponieważ chcę punkty podwójne. Straciłem dużo życia, ale na szczęście je zaraz odzyskam, bo ten poziom jest pełen życia. Cyk. Ale się mnie strzelił. Nie chciałem, żeby mnie strzelił, no ale cóż. Dobra. I z całą niebieską puszkę możemy iść już na górę. My sobie pójdziemy najpierw na górę. Wyczyścimy tutaj mego kluma, który jest. Dobra. Perfekcja. Mamy skrzynkę jeszcze. Tylko że pomimo sekretu nie spadł na dół, proszę. Dobra, udało się. Teraz idziemy do sekretu. Dolecimy stąd. Bo tutaj widzicie mamy łódkę, na którą możemy skoczyć. I mamy sekret ze szmaragdem. Mam nadzieję, że mi starczy niebieskiej puszki. Jak widzicie, po prawej mamy raz dwa, pokazane mam raz dwa punkty. I jak widzicie, ta puszka naprawdę starczy na długo. Tu idziemy, poskakujemy i 6300 punktów stąd jest ten sekret. Jeśli chodzi o uśmiechniętą puszkę,
Mamy na poprzednim poziomie. Jeśli chodzi o uśmiechniętą buźkę, jest moim zdaniem nie tyle co ważny, co obowiązkowy. Bo zdobywamy tu naprawdę, naprawdę dużą ilość punktów, więc pominąć ten sekret nie byłoby fajnie. Naprawdę to byłoby fajnie. Zobaczcie w ogóle to. Latające balony, statki. Muzyka i atmosfera naprawdę, naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Są gry, w których człowiek się może zatracić po prostu przez scenę i jej muzykę. Rayman jest taką grą, ale na specyficznych poziomach. Nie na każdym. Zależy też, jak się patrzy 100%. Ale muzyka i następny poziom szczególnie, jeśli chodzi o atmosferę i scenę jej, jest przepiękny, więc wow. Okej, to będzie przedostatnia albo ostatnia sekcja, którą musimy zrobić, jak pamiętam. Pięknie udało. Sobie skrócimy. Okej, pięknie. Rozwaleni pokonani, panie i panowie. Co robi? 250 punktów. To jest Mokroma, który na mnie ucieka. I prawidłowo, bo dostaniesz pierdyl. Pięknie. Tu jest ciężka sekcja, ponieważ... Zobacz, rozkrzykamy na górę, na górze. A, o, pięknie, pięknie, tyle trafił. Ale na razie jej nie bierzemy, ponieważ tam się kryje szmaragd. Ja bym bardzo chętnie poczekał na niebieską puszkę na to. Okej. Rozwalenie, nie poszło źle, spadłem tylko raz. Zimna puszka, tam mieliśmy grzybka, nie wiem czy widzieliście. Musimy iść na grzybka i ta, ten moment, który tu będzie. To co mam tutaj na górze zrobić, to jest jeden z największych bullshitów, jakie w ogóle istnieją. Ponieważ mam tę niebieską puszkę, ja pozwolę sobie poczekać teraz, żeby ta zielona puszka mi minęła. Powiedziałem niebieską przez chwilę, bo powiedziałem zieloną. Znaczy powiedziałem zieloną, to nieważne. Okej. Niech ona nam minie i mamy tą kłodę. O, udało się zbliżyć się, dobrze. Chyba udało się, bo tutaj czasami jest błąd. I to nie jest zależne od piacza, że czasami nie da się po prostu trafić przez bardzo długi okres czasu. Ale na szczęście zaoszczędziliśmy naprawdę sporo czasu dzięki temu. Huch, okej. Okay. To tą sekcję mamy z głowy. Jeszcze tylko skrzynka oczywiście. Musimy tam tańczyć. Ajajaj. Dawać panowie tego szmaragda. Dobra, super. O, bierz go! Tacy dwa punkty. Przepięknie, cyk. Idziemy na górę i to powinny być już drzwi do bossa za chwilę. Tak, są drzwi do bossa, okej. Okay. No to jest dopiero na przy końcu poziomu. Muszę tego pokonać bossa. To trochę zajmie. Załóżcie, zaufajcie. Przestaniesz? Chodź, teraz mnie irytować, naprawdę. Chodź tu! Nie zechciał mi komentarz, dobrze. Na was rozpalę szybko, bo chcę punkty. 2000 punktów! Bum! Brawo ja! Super. No może jakieś życie rozebrania tam mam, może być cofnę się, bo trochę utraciłem życie. Ja chciałem punkty. Byłem zbyt łasny na punkty i dostałem w dupę, no ale cóż. Za chwilę. Okej. Boss nazywa się Razov. Jest to łowca, co zaraz zobaczycie. Jego walka jest... pierwsza część jest fajna, druga jest bardziej skomplikowana. I wiadomo, jak ze wszystkim zależy, jak się gra, tak szybko się go pokona. Pokażę wam, te są dwa sekrety, jak pamiętam. Jeden sekret jest bez w ogóle nie zbieramy nic, a drugi nie jest... Niewiele szczęścia i rozumu ma ten, kto czelność ma naruszać mój spokój. Zgotujmy mu gorące powitanie. Znam ten głos, ale nie pamiętam aktora. Jest i Razov. I to jest jedna z trzech możliwości, gdzie możemy go spotkać. W momencie, w którym go uderzymy, on strzela serię, musimy uważać. I możemy chować się za popiersiami. Tam jeszcze są popiersia osób z innych gier Raymana. Możemy robaczki uwalniać, dzięki czemu dostajemy punkty. O, i tu jest pierwszy sekret. Jeżeli stoimy przed tym lustrem, poczekamy chwilkę. I my robimy minę do lustra. Cały sekret, nie? Okej, czy mam tutaj... O, nie chciałem tak, no ale dobra. W sensie spoko, bo więcej życia mu zbiję.
Dwa takie włosy strzały i typo pada. A, nie uderzyłem go już, no to jedno. Tu nas wypatrzy, jak widzicie, z tego oto miejsca. Czy mamy tutaj... O, nie poznaję. A to poznaję, to jest Sam. A bo to mi się wydaje, że to jest Sam, zejmę na dwójki. Okej, okay, to jest druga możliwość, jaką możemy spotkać się po prostu na schodach albo gdzieś będzie stał. To są dwa razy. Okej. Okay. Dobra. I tutaj pamiętam, że był trik, moi drodzy, gdzie możemy go lupować cały czas w jedno miejsce. To mamy tę skrzynkę do zebrania, bo staram się ją zebrać. Ej, 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 ej. A halo, halo, halo. Nie buguj się. Dobra, udało się i powiększyło nam się życie. Pięknie. Też jak powiększa nam się życie... Matka się niepokoi. Też jak powiększa nam się życie, to... dostajemy od razu całe życie z powrotem. O, tu możemy go lupować. Uciekł, goddammit. Chciałem go uderzyć. Teraz go nie dokonię już. Ale ogólnie, trik jest taki, że idziemy tu, o, jest kryształek. Ja nie pomijam kryształków. Tu jest jeszcze jeden, tak myślałem, dobra. Okej, okay. Schodzimy tutaj na dół. Z powrotem. I on powinien być gdzieś tutaj. Jest, jak widzicie. To jest ultra stary trik. Ale jak widzicie, sprawdza się nawet w dzisiejszych czasach, więc nie będziemy się męczyć z nim, tylko po prostu go rozwalimy szybko i tyle. No teraz sam poleciał, ale zobaczycie, że on tu będzie z powrotem. Bo tak taka działa. Odkryłem to sam przez przypadek, ale ja zakładam, że nie odkryłem tego pierwszy, więc... Że to, że nie odkryłem tego pierwszy, to na pewno. Ale i tak, żeby skoczyć z nim walkę, musimy zostać zamknięci w pokoju, więc to trochę się. Bo nie zbijemy mu całego życia od razu, jak pamiętam. A bo w ogóle będzie miał mało życia, to może się tutaj nie pojawić chyba, tak mi się wydaje. No widzicie, nie pojawia się ma za mało życia. Okej, okay, to musimy teraz znaleźć pokój. Czy możemy się z nim zamknąć, to z jednej strony pokoju i to jest trzecia możliwość. Im szybciej biegniesz, tym szybciej zginiesz. To jest trzecia możliwość, gdzie możemy go spotkać. On sobie teraz ze snajperki swojego karabinu myśliwskiego. A my musimy się chować za popiesiami i unikać jego strzału. Czy tu go spotkamy w końcu? O Jezu, co się stało? Nie, jeszcze nie. I te rybaczki ogólnie, jak je uwolnimy, to dają nam życie dodatkowe, to jest spoko. Gdzie jesteś? O, to musimy się budować. Ujarzmiałem już gorsze bestie od ciebie. No jak zabiłeś Sama, to jesteś całkiem niezły w tym, co robisz. Okej, okay, tu nie. Idziemy dalej. Musimy znaleźć pokój, w którym możemy się zamknąć z nim. No i tu znowu się musimy chować. Co, już nie masz tekstu do powiedzenia? Czemu to z jego popiesie, to ja nie wiem. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Dobra, super, udało się. Czy możemy się zamknąć z nim w końcu? Byłoby bardzo przyjemnie. Blokowałem po wszystkie te rybaczki. Tu jeszcze. O, zamknął nas jednak. I za blisko kolego szczęście danger. I tyle, po bosie. Jeden strzał i po sprawie. Nikt mnie nie powstrzyma! Idziemy na drugą fazę, moi drodzy. Druga faza jest bardziej skomplikowana i cięższa, to na pewno. Ale miejmy nadzieję, że damy sobie radę. Jeszcze kasenka tutaj jest. Jedyna kasenka w Aimenie, jaka jest, w pełni po angielsku, to jest właśnie po tym bossie, po drugiej fazie. Jeszcze jest w jednym miejscu jeden tekst po angielsku, nie wiem czemu nie przetłumaczony, ale w sumie jedyne miejsca, w którym te odzywki są po angielsku. Okej. Okay. Druga faza. Druga faza. Brzmiałem kibicować dłużenie, żeby się drugiej fazy dostało. A, proszę bardzo, Miley Cyrus. Rayman, to ja, Globox! Tu jestem! Okej, okay, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, otworzyć tą skrzynkę. Ponieważ ta skrzynka da nam życie, które się pojawia na mapie. I to jest bardzo istotne, bo jeżeli dostajemy, to wiadomo, możemy się uleczyć. I teraz tak, jeżeli spadniemy, nic nam się nie stanie, nie utracimy życia, ponieważ stworek, który jest na dole, lubi nas, ale nie lubi Azofa.
I to jest bardzo dobra rzecz dla nas. Jak widzicie, musimy go bić w ten sposób. I też w międzyczasie będą pojawiać się puszki czerwone, dzięki czemu będziemy mogli... A, shit! Więcej obrażeń mu zadać. I on, jak się kapnie w końcu, o co te czerwone puszki robią, to będzie chciał je zniszczyć. No widzicie, uderzamy go czerwoną puszką, on spada na dół. No i on teraz się dowiedział, że te puszki bolą i właściwie je zniszczą. Jak on zniszczy te puszki, nie możemy go rzucić, jest etykalny wtedy, po to, żeby on te puszki mógł zniszczyć. Tu sobie poczekam, bo on tutaj musi stąd wyjść. Tam, gdzie spadł, tam musi wrócić. To jest etykalny, nie wiem dlaczego. A, bo jeszcze puszki, widzicie? No jest to zrobione w sposób specyficzny, to na pewno. Jest to na pewno sposób, który nie benefituje ani trochę nas. To ci szkoda. A, to ci szkoda, dostajesz po pysku. Dobra. No i wiadomo, te puszki mogą się pojawiać losowo na tych platformach, nie na platformy niższe. Musimy po prostu unikać, cała walka z bossem. Boss sam w sobie nie jest ciężki, bo oczywiście były bossy cięższe od niego. No i tak to wygląda. Dam tu wam napisy, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dla tych, którzy nie znają angielskiego. Okej? Okej. Razów został pokonany. Wielki łowca myśliwy upadł pod naszymi butami. There you are. Get ready for this. Hey, Rayman. How are we going to get to the doctors? I think I have an idea. Let's tell. Tak! Woo! Żwawych trupów! Nareszcie! Żwawych trupów. Przynajmniej jest cisza i spokój. A ja myślałem, że tu się będzie roić od jakichś przerażających, gnijących trupożerców. Głuptas ze mnie! Głuptas ze mnie! Głuptas ze mnie! Co to za gamoń? Panie i panowie, ziemia żywych umajlaków. Jest to mój ulubiony poziom w całej grze. Jest to poziom długi, jest to poziom, powiedzmy, że skomplikowany, z zagadkami, które są, no, powiedzmy, że podane na tacy i nie jest takie ciężko się rozwiązać, ale jest to mój zdecydowanie najlepszy i ulubiony poziom w całej grze. Atmosfera, jedno miejsce, które w tej grze jest, jest piękne. Mógłbym gadać, gadać i gadać, a tego następny odcinek będzie niesamowity. Jąkam się, mylę się, bo jestem podekscytowany. Następny odcinek będzie mega super dla osoby May. Także cóż. To był Rayman 3, to był Magnum roku. Udało nam się w miarę sprawnie je przejść i jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Także cóż, trzymajcie się, na razie, cześć, pa i do zobaczenia w następnych filmach z Raymana 3 Hoodlum Havoc. Trzymajcie się, pa pa.